Yo, 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 ja jestem Bezbed i to jest bardzo, ale to bardzo długo wyczekiwany odcinek z Balisongów, który nie był z bardzo prostego powodu. Po prostu nie kręciłem nożem, nie chciało mi się i prawdopodobnie straciłem całą formę. To nagrywam drugą próbę, ponieważ pierwsza była trochę za długa, więc staram się teraz robić trochę krótszy wstęp i krótszy pokazywać te triki. Mniej skomplikowanej formie, więc tak. No, nie kręciłem. I tyle. Jeszcze ogólnie szybkie info, to u mnie była tutaj taśma, która mi trzymała śrubkę, także jak będzie podczas nagrywki jakaś przerwa, to ze względu na to, że mi śrubka wypadła, więc to jest właśnie kupowanie noża za jakieś 17-18 zł na angielską walutę jakieś 4-5 funtów, coś takiego. No to generalnie zaczynając, musimy się zapoznać z naszym baliskiem. Przeważnie jak kupujecie takiego, to ma dzyndzla, czyli tutaj widzicie, tutaj jakby była druga śruba, której tutaj nie ma. I to ze względu na to, że tu był taki dzyndzel wystający i on po prostu zamykał nam baliska. Ja już tego nie mam, także mi się balisek nie zamknie. I jak rozpoznajemy naszego baliska, bo no, przeważnie jak kupujecie już balisonga, to jest on ostry. Ja mam niestety, ja mam trainera, ani z jednej, ani z drugiej nie można się przeciąć, także on jest w 100% bezpieczny. Polecam tą zabawkę każdemu. Jest ona oczywiście z metalu, więc jeżeli coś będziecie robić, typu nie wiem, czy tak będziecie napierdzielać w rękę, to oczywiście was będzie boleć, no ale logiczne, co nie? Także tak. Ale poznałem się z takim baliskiem. Jedna rączka jest safe, druga jest bite. Safe handle, bite handle. Ja to rozpoznaję po tym, że mój balisek miał tego dzyndzla po safe handle. Niestety to był chyba błąd, bo z tego co słyszałem, każdy balisong ma po bite handle tego dzyndzla. Ja niestety właśnie miałem na odwrót i już mówię dlaczego. Bo bite handle rozpoznaję po tym tutaj ząbku. Po prostu ta strona wygląda inaczej, wygląda ona bardziej ostrzej niż ta. Dlatego tak sobie w głowie, nie wiem, moja kreatywność mi tak podsunęła, że to jest bite handle. I właśnie bite handle jakby, Boże, ostra strona ostrza. I tak jakby właśnie patrzeć, to tutaj nie ma tego dzyndzla, tylko po drugiej stronie jest ta dodatkowa śrubka. No ale ciul, walić to tak. Myślę, można już przejść do naszych sztuczek. I pierwsza sztuczka to będzie najbardziej prostsza, która nie jest w żadnym stopniu skomplikowana. Niektórzy się uczą tam minutę, niektórzy 5, 10. No to po prostu od waszych chęci zależy, tak? I to jest po prostu najbardziej klasyczny opening taki balisonga, tak? On działa na takiej zasadzie, że trzymacie za safe handle, czyli safe handle musi być w waszej ręce, bite handle musi być od zewnętrznej strony ręki i po prostu wypuszczacie bite handle właśnie tak jak pokazałem. W tym samym momencie, jak tak wypuścicie, to już za bardzo nie złapiecie, także musicie to zrobić w miarę szybko, także wypuszczacie i łapiecie. I wtedy właśnie jak macie tak złapane za safe handle, zarzucacie bite handle na rękę, tak żeby się to tak trzymało, żeby wam to nie spadło przypadkiem. Wtedy właśnie zarzucacie to jeszcze raz na dół, potem otwieracie rękę i łapiecie bite handle do środka, do dłoni. Macie w tym momencie ostrze skierowane w waszą stronę. I teraz właśnie tak jak pokazywałem, można to robić tak, że otwieramy i zamykamy. Ważne jest to, że jak już otworzymy balisonga, mamy ostrze skierowane do dłoni, to od razu nie trzymamy się tego bite handle, żeby to puścić, żeby robić właśnie to w ten sposób, bo wtedy się skaleczycie, tak? Bite handle dotyka waszej właśnie, jest po stronie wewnętrznej do naszego ciała. I po prostu przekręcacie balisonga i na nowo wypuszczacie, łapiecie, zarzucacie do góry, na dół, otwieracie i tak. Ten ostatni krok można zrobić na dwa sposoby, czyli nieopcjonalnie i takie niewizualnie, bo to nie wygląda ładnie, jak tak zarzucacie ręką. Można zrobić to na drugi sposób, czyli po prostu tym wskazującym palcem możecie tak wysunąć, tylko zróbcie to w miarę szybko, żeby to właśnie też efektywnie wyglądało, bo jak to zrobicie słabo, to po prostu nie wygląda dobrze. Myślę, że kolejny trik to będzie spy opener. Spy opener jest też w miarę basic, łatwą sztuczką, ale jest troszkę bardziej skomplikowany, bo wymaga obrotu na dwóch palcach naszego
Balisonga i on działa w ten sam prawy sposób, czyli trzymacie za safe handle. Jak już puścicie, to musicie się upewnić, że palec wskazujący i kciuk trzyma się safe handle. I w tym momencie tymi dwoma palcami obracacie jeden raz, tak żeby bite handle było skierowane w dół. I obracacie to drugi raz, żeby obydwie rzeczy, czyli bite handle i ostrze było w dole. I teraz to łapiecie po prostu zarzucając balisonga do góry. I można to zrobić w taki sam sposób. Teraz nie trzeba już obracać w ogóle ostrza ani nic. Teraz wszystko bezpiecznie. I po prostu wypuszczacie to, obracacie raz. Teraz będzie obydwie rzeczy w dół. Obracacie drugi raz, że jedno tak jest prosto, drugie zwisa. I teraz łapiecie i macie zamknięte. Czyli w skrócie robicie tak, robicie tak. Robicie tak, robicie tak. Myślę, że w miarę proste. Oczywiście niektórzy uczą się tego minutę, dwie, trzy, niektórzy tam nawet 10. No tak jak mówiłem, to zależy od waszych chęci, tego czy wy chcecie, czy nie chcecie. Ja w sumie chcę, także nie wiem, ja się w miarę szybko nauczyłem, tylko ja też parę miesięcy temu, więc nie za bardzo już pamiętam. Ale wiem, że z jednym trikiem był problem i teraz nie pamiętam, jak się go dokładnie robi. O, już wiem. Tutaj ten trik jest trochę bardziej skomplikowany i właśnie to chcę wam pokazać na sam koniec tych sztuczek. Wiem, trochę długi odcinek jak na trzy sztuczki, ale no ja też nie jestem profesjonalistą w linku. Będę was odsyłać do kanału Kernel Flipping. On strasznie dobry poradnik zrobił. Od niego właśnie też się nauczyłem dużo sztuczek oraz też z innych źródeł, ale to były takie bardziej zagraniczne kanały, więc myślę, że po prostu do Kernela was wyślę i będzie dobrze. Link w opisie. Także kolejna sztuczka polega na tym, że trzymacie za bite handle i trzymacie balisonga odwrotnie. Nie trzymacie go już tak, tylko trzymacie go odwrotnie za kciuk i palec wskazujący. I teraz co robicie? To wysuwacie to w ten sposób, żeby wam się safe handle obił tak o kciuk. Nie może wam się obić od nadgarstek, tylko o kciuk. I w momencie, kiedy wam się odbije, musicie szybką reakcję mieć, czyli w momencie, kiedy wam się odbija, to właśnie to jest ten problem. Kiedy wam się odbija, musicie złapać z powrotem. Nie jestem w stanie tego za bardzo wytłumaczyć. W momencie, kiedy to uderza o ten kciuk, to będzie robić dalszy przewrot. Wy musicie puścić, Wy musicie puścić jednocześnie palcem wskazującym i kciukiem tutaj. I musicie postarać się złapać to tutaj. I dlaczego trzymamy za bite handle? Dlatego, że teraz łapiemy safe handle i w momencie, kiedy byśmy jeszcze mieli rykoszet, to ostrze nas nie bije, bo no nie ma jak, no to jest safe handle, tak? Jeżeli byśmy trzymali, o tym mówiłem. Balisong za 17 zł, śrubka wyleciała. Na szczęście to jest w miarę szybko do zrobienia, to wystarczy po prostu kilka razy tak dłoni pokręcić i się w miarę trzyma, w sensie, no w miarę, no. No trzyma. Tak, więc wracając tutaj, trzymamy jeszcze raz, pokażę wam za bite handle. Robimy taki obrót i trzymamy. I teraz w tym momencie, jak już właśnie jesteśmy w tym momencie, gdzie złapaliśmy za safe handle, możemy zrobić sobie na dół, obrócić, złapać, bądź jeszcze raz obrócić i złapać w taki sposób i łączymy praktycznie pierwszą sztuczkę z trzecią właśnie, tak? Czyli w momencie, kiedy to jesteśmy w tym momencie, możemy to jeden raz obrócić, aby zamknąć. Nagrywka chyba zaraz się skończy. No i tak, właśnie widzę, że film ma już 10 minut. Prawda? Filmu teraz nie zarabia się po 10 minutach, tylko po 8, a to takie małe, krótkie info. I myślę, że pokażę wam też jakiś... Nie pokażę wam freestyle'u, bo po raz kolejny mi się... No, smutno mi się robi z tego powodu. Smutno i ja się śmieję. No, brzmi dobrze. Dobrze. Myślę, że ten odcinek nie ma sensu, ale myślę, że dużo osób go obejrzy. Także jeżeli to obejrzałeś do końca, bądź obejrzałaś, zostaw proszę cię łapkę w górę, subika dla balisonga, bo się rozkleja, biedny. Trzymajcie się, cześć.